Prezentujemy Państwu film o Polskie aktywnie w siodle, ukazujący możliwości aktywnego spędzania czasu na grzbiecie konia w województwie opolskim. W filmie wypowiadają się Anna Maruszeczko, dziennikarka, Adam Wojtuś, prezes Stowarzyszenia Szlak Konny, Andrzej Sałacki, założyciel i menadżer Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada, trener kadry narodowej w ujeżdżaniu. Wszystkie sceny w filmie zostały nagrane na terenie województwa opolskiego i ukazują następujące miejsca. Zamek i stadnina koni Moszna, Klub Jeździecki Okoły, stadnina koni Prudnik, Ludowy Klub Jeździecki Ostroga w Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej, Gospodarstwo Agroturystyczne Gościnna Zagroda w Przysieczy, Klub Jeździecki Osadkowski w Jakubowicach, Ludowy Klub Jeździecki Lewada w Zakrzowie, Kościół w Sidzinie, miejscowość Gościce obok Paczkowa, Jezioro Turawskie oraz Jezioro Nyskie. Pojawia się logo województwa opolskiego, Wieża Piastowska i napis Opolskie Kwitnące. Kolejne intro. Pojawia się animowana podkowa z napisem Opolskie w siodle. Widzimy magiczny zamek w Mosznej z lotu ptaka. Kamera unosi się nad polami w Gościcach koło Paczkowa. Kamera spogląda znad soczyście zielonych drzew na Jezioro Turawskie. Widzimy zachód słońca nad górami opawskimi i tafle Jeziora Nyskiego. Kamera wraca do parku w Mosznej i przelatuje nad 99 wieżami i wieżyczkami imponującego zamku. Uwielbiam aktywnie spędzać wolny czas, więc chcę się z Wami podzielić tym, jak to można zrobić w Opolskiem. Dziennikarka karmi bułanego konia wewnątrz zabytkowej stadniny w Mosznej. Dawne przysłowie mówi, że lach bez konia to jak ciało bez duszy, że Polak rodzi się i umiera na koniu. Dziś jeździectwo to po prostu jeden z najwspanialszych sposobów na kontakt z naturą. Adamie, podobno na południu Opolszczyzny ma powstać szlak konny. Ty jesteś jednym z inicjatorów. Powiedz mi o jego walorach. Opolszczyzna jest stworzona do turystyki konnej. I z grupą zapaleńców postanowiliśmy pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego taki szlak konny stworzyć. Szlak ten ma mieć ponad 300 km i obejmować wszystkie ośrodki jeździeckie w tym regionie. To chyba świetna wiadomość dla amatorów turystyki konnej. Czterech jeźdźców przejeżdża obok zachwyconych turystów po deptaku dziedzińca. Przejście kamery do Klubu Jeździeckiego Okoły. Ujęcie z lotu ptaka na konie i źrebięta na wybiegu stadniny. Dawniej elitarne, dziś coraz bardziej popularne i dostępne. Powstaje coraz więcej profesjonalnych ośrodków jeździeckich, wyposażonych m.in. w kryte ujeżdżalnie, dzięki którym jeździectwo możemy uprawiać przez cały rok. Dziewczyna jeździ konno w dużej, krytej ujeżdżalni wypełnionej piaskiem. Ujęcie z lotu ptaka pokazuje zabytkowy budynek stadniny koni w Prudniku. Kamera z lotu ptaka pokazuje stado koni podążających polną drogą. Widzimy teren stadniny. Przecina go polna droga odgrodzona od stadniny drewnianym ogrodzeniem. Zbliżenie na pasące się konie. Kasztanowy koń radośnie biegnie po trawie, bawiąc się z innym koniem. Przejście kamery do Opola. Ujęcie na napis Ostroga, znajdujący się na szczycie budynku stadniny. Zbliżenie na nozdrza konia. Wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca głaszcze pysk konia. Jeźdźcy skaczą sportowo przez przeszkody na terenie Klubu Jeździeckiego Ostroga. Z lotu ptaka widzimy czterech jeźdźców na nowoczesnym hipodromie, najstarszego w regionie Ludowego Klubu Jeździeckiego Ostroga. Konie kroczą po ścieżce na terenie Muzeum Wsi Opolskiej, graniczącego z Klubem Ostroga. Konie jadą przez żleb pomiędzy dwoma stawami. W tle widzimy zabytkowy drewniany młyn z wiatrakiem z Dobrzenia Wielkiego. Kamera z lotu ptaka pokazuje hotel Jakubus w Jakubowicach. Ujęcie na terenie stajni Klubu Jeździeckiego Osadkowski. Jeździec na czarnym koniu skacze przez przeszkodę z dużym napisem Jakubus. W jeździectwie jest jeszcze jedna wyjątkowa rzecz. To jedyny sport, w którym partnerem człowieka jest zwierzę. Zresztą nie bez powodu o jeźdźcu i koniu mówi się para. Między człowiekiem a koniem tworzy się wyjątkowa relacja, oparta na wzajemnym zaufaniu.
Na nowoczesnym hipodromie dziewczyna dosiada sportowego konia, który w zwolnionym tempie skacze przez przeszkodę z napisem Jakubus. Przejście kamery do przysieczy. Powóz wyrusza spod gospodarstwa agroturystycznego Gościnna Zagroda. Młody mężczyzna otwiera drzwi stajni. Następnie w kadr wchodzi ubrana w toczek Anna Maruszeczko, prowadząca konia. Jeździectwo to aktywny wypoczynek dla każdego. Ale jak zacząć? Na przykład w jednym z wielu gospodarstw agroturystycznych mających w ofercie naukę jazdy konnej. Ujęcie z lotu ptaka na powóz i kucyki. Nigdy nie jest za późno, żeby spróbować swoich sił w siodle. Ujęcie na kucyki i zaraz po nim ujęcie na Annę Maruszeczko, uczącą się jeździć konno w gospodarstwie agroturystycznym Gościnna Zagroda w Przysieczy. Przejście kamery do Zakrzowa. Anna Maruszeczko rozmawia z Andrzejem Sałackim. Andrzeju, widzę, że w Twoim ośrodku szkolą się na olimpijczyków właściwie od małego. Nasz ośrodek to ośrodek szkolenia olimpijskiego i faktycznie tak to się zaczyna, ale później mamy już zawodników, którzy startują w wielkich międzynarodowych zawodach. Jesteśmy pierwszym klubem w Polsce, organizujemy też tutaj największe zawody w Polsce, z czego jesteśmy bardzo dumni, nasza Opolszczyzna również, zawody edycji Pucharu Świata. Brawo! Z wysokości Końskiego Grzbietu można podziwiać krajobrazy całego województwa. Bardziej doświadczeni mogą wyruszyć w teren w opolskie trasy konne po najpiękniejszych zakątkach regionu. Igawki atrakcji turystycznych zlokalizowanych w Jakubowicach, Sidzinie, Turawie, Nysie. Na aktywną przygodę w siodle najlepiej udać się do województwa opolskiego. Film kończy zawodniczka całująca symbolicznie konia w chrapy. Pojawia się intro z animowaną podkową i napisem Opolskie w siodle. Koniec filmu. Końcowa tablica z ułożonymi w jednej linii logotypami, od lewej kolejno. Granatowa flaga, na środku której znajduje się okrąg złożony ze złotych gwiazd prezentujących kraje członkowskie, a obok napis Unia Europejska. Niebieski herb przedstawiający złotego orła z rozpostartymi skrzydłami i oddzielony pionową linią napis Samorząd Województwa Opolskiego. Wierzba płacząca na pierwszym planie i dwie jasno-zielone wierzby płaczące w tle, a obok napis Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Czerwone kłosy na zielonych polach w koronie niebieskich gwiazdek unijnych z białą chatą wiejską na niebieskim okręgu, a obok napis Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na środku planszy znajdują się napisy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie, operacja pod nazwą Opolskie Aktywnie i Smacznie. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu drugiego pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Za treść odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Koniec.